10 najśmieszniejszych perelowskich dowcipów na temat komunistów. Tekst został opracowany na podstawie życie PRL z 2001 roku. 10. Jedzenie. Jak wiecie, za komuny nie było niczego, w tym jedzenia. I to właśnie tego dotyczy ta anegdotka. Kiedy w socjalizmie zostanie zlikwidowany alkoholizm? Jeszcze trochę trzeba poczekać, ale zrobiliśmy już pierwszy krok w tym kierunku. Zlikwidowaliśmy zagrychę. 9. Ruscy, oczywiście Rosjanie nas wyzwolili. Bla, bla, bla. Obywatele PRL też zdawali sobie z tego kłamstwa sprawę i żartowali otwarcie. Bar Mleczny. Pani z okienka woła. Kto prosił ruskie? Głos z sali. Nikt nie prosił, same wlazły. 8. Kolejki. Kultowe komunistyczne kolejki to była plaga i oczywiście temat żartów. Przed sklepem stoi tłum ludzi. W pewnej chwili jakiś mężczyzna zaczyna pchać się do drzwi. Ludzie krzyczą, gdzie się pchasz? Na koniec kolejki. Po chwili mężczyzna atakuje drzwi ponownie, ale znowu zostaje zepchnięty na koniec. Staje więc z boku i rozgoryczony mówi, jeśli tak, to mam was gdzieś i sklepu dziś nie otwieram. 7. Inteligencja. Komuniści tępili wszelkie wykształcenie zaś robotników, stawiali na piedestale. I w takim układzie czasami był wstyd przyznać się do swojego poziomu. W autobusie dochodzi do kłótni. Jeden z mężczyzn krzyczy: Pan chyba nie wie, kim ja jestem. Jestem kierownikiem sklepu mięsnego. Stojąca obok kobieta zwraca się do koleżanki: Znam go. To profesor uniwersytetu, ale widzę, że ostatnio cierpi na manię wielkości. Sześć. Złodzieje. Nie ma co się okłamywać. Komuniści to byli złodzieje, i wszystko, co było, kradli. A jeśli nie, wtedy pojawiał się idealny materiał na dowcip. Wchodzi klient do sklepu mięsnego i mówi: poproszę 2 kilo cwaniaka. Jakiego cwaniaka? Dziwi się sprzedawczyni. No, tam leży. Przecież to salceson. No tak, ale cwaniak, bo nie dał się wywieźć do ruskich. 5. Deficyt. Deficyt to nadwyżka. Coś luksusowego i cennego. A jak wiecie, mięsa i papieru toaletowego wtedy brakowało. Więc co w takiej sytuacji? Co to jest? Idąca ulicą kobieta niesie deficyt w deficycie. Szynka owinięta w papier toaletowy. 4. Lenin. Jak się domyślacie, za Leninem w PRL-u raczej nikt nie przepadał. I stąd ta historia. Dyrektor zakładu do Nowaka. Nowak, wczoraj na pochodzie pierwszomajowym nieśliście portret towarzysza Lenina i jedliście loda. Ale towarzyszu dyrektorze gorąco było to i musiałem. No dobrze, dobrze, ale jak do was krzyknąłem, Nowak, wyrzućcie to paskudztwo? To coście wyrzucili? Trzy wulgaryzmy. Bywały też żarty wulgarne, seksualności. Prezentuję wam klasyk. Do Super supersamu przychodzi klientka i rozgląda się, co może kupić, ponieważ wybór jest niewielki, wszczyna kłótnią z kierownikiem. Od słowa do słowa i robi się awantura. Kobieta wreszcie krzyczy: Pocałuj mnie pan w dupę. Szanowna Pani, zapomina, że jest w sklepie samoobsługowym, odpowiada kierownik. 2. Alkoholizm. Nie mogło tego zabraknąć. Przecież alkohol to jedna z tych rzeczy, które pozwoliły Polakom przetrwać. A oto jeden z żartów na ten temat. Panie Majster, która godzina? A wiesz, ja też bym się napił. Jeden z Zomo, największa zaraza komuny, niejednokrotnie dostawała po nosie od obywateli. A oto jeden z przykładów. Kto tam. Harcerze! Nie wierzę. Otwieraj chamie, Zomo nigdy nie kłamie. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, zajrzyjcie koniecznie na mój nowy kanał Światowa Historia, link w opisie, a jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawię wam serduszko. Cześć!